13 sierpnia, godzina 10. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym vlogu, a ja dzisiaj jadę do Holandii, do pracy za granicę i chciałbym wam w tym vlogu dzisiaj pokazać, jak mniej więcej wygląda dojazd, jak za granicę do pracy, jak mniej więcej to działa przez firmę Otto. I mniej więcej powiem wam tak szczerze, że w większości firm tak samo to będzie działać. Przez parę już różnych firm jechałem do pracy za granicę. Wszędzie to działa tak samo, taki wyjazd z Polski. Pierwsza rzecz to jest załatwienie dokumentów, słuchajcie. Musicie załatwić wszystkie dokumenty, zanim wyjedziecie za granicę. Ale często się zdarza tak, że dokumenty też załatwiacie na miejscu już w Holandii. To jest trochę złe, bo nie wiecie, na co trafiacie, czy na pewno będzie umowa, czy czasem nie będziecie musieli nagle wracać. Wiecie, bywa różnie, bywało różnie. I najlepiej oczywiście jest już wszystkie dokumenty podpisać drogą elektroniczną, będąc jeszcze w Polsce. To jest chyba najlepsza opcja. Do tego, że wiecie, na czym stoicie. Pokażę wam dzisiaj, jak mniej więcej wyjeżdżę, widzicie dzień, jak co dzień. Jestem przy Biedronce z rana, w ogóle dzień dobry. Rozpoczynamy spod Biedronki dzisiaj. I dzień jak co dzień, zobaczycie, jak to wygląda. O 21 jadę, więc za jakieś 11 godzin mam busa Sinbada, którego wam załatwia Otto za 290 zł. Więc czy to jest dużo, czy jest mało, wiadomo, BlaBlaCarem by było taniej. Ale nie ma co narzekać, jak wam rezerwują, wy tylko płacicie. I to płacicie w gotówce u kierowcy. Pogoda się zrobiła nie za ciekawa, dalej w koszulce oczywiście tutaj stoję. Wczoraj miałem też pożegnanie ze znajomymi, bo wyjeżdżam na 7 miesięcy, to chcieli mnie pożegnać. Dzisiaj też chciałem pożegnać i dosyć spoko to wyszło. Dzisiaj wiadomo, jak to po imprezie, bo wczorajszy w sumie jeszcze. Po jakichś imprezach się pochodziło gdzieś, fajnie. Spędziłem ostatni dzień dosyć spoko, podobało mi się. Miał być wczoraj już ostatni dzień. Ale no widzicie, no wczoraj już miałem jechać, się okazało, że trochę mi się pomyliły daty, ale dobrze, że w ogóle wyjeżdżam i że będę w stanie trochę pieniędzy oszczędzić. Jednak wiecie, inaczej się żyje w Holandii, inaczej się żyje w Niemczech, inaczej się żyje w Polsce. Z tego wszystkiego najbardziej mi przypadła Holandia, chociaż Polska jest ładniejsza, to w Holandii się znacznie lepiej żyje. A w Niemczech, Niemcy są specyficzne, trzeba lubić Niemcy. I też mają góry, morza, wiecie, ale ludzie są specyficzni i mieszkanie tam jest mocno specyficzne, plus praca też jest taka, wiecie, jak ktoś nie łapie się na duży podatek, to spoko, jak się łapie na ten większy w Niemczech podatek, no to już jest gorzej. A w Holandii macie powyżej 42 godzin drugi dopiero, więc tygodniowo oczywiście powyżej 42 godzin, a reszta, wiecie, jak tam się zarabia. No, także jeszcze trochę i będzie. Dobra, nadszedł ten moment wyjazdu, już jestem cały spakowany do auta. Podwożą mnie na dworzec PKS, skąd będę wyruszał. Z nowych informacji a propos Otto i pracy jest tak, że zmienili mi lokację, w której będę mieszkał. Zamiast w Denbos, gdzie bym miał 1,7 km do pracy, będę miał jakieś, nie wiem, ze 100 albo coś w tym stylu. Z Rotterdamu będę jechał, jeździł codziennie do pracy. Także ja w pracy nie będę mówił, znaczy wiedzą, że mam prawo jazdy, ale to będzie na tej zasadzie, że powiem, że się boję jeździć autem, busem czy coś i nie będę jeździł. I będę się oczywiście starał przenieść do Denbos, tam na Denbos. No chyba, że naprawdę lokacja będzie świetna, na której będę, bo widzę, że to są domy, mieszkania w sumie i mi się wydaje, że tam są dwa pokoje po dwie osoby, tak będziemy tam mieszkać, zresztą zobaczymy, tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja już ruszam, wsiadam do auta i jadę do Holandii i żegnam się z moim kotem. Palilka, mój kot też się ze mną żegna. Za jakieś 7 miesięcy wracam z powrotem do Polski. Załadowany jestem, dwa plecaki, nie wiem ile razem kilogramów będą miały, ale mam nadzieję, że to przejdzie. Idę już na dworzec autobusowy we Wrocławiu, stąd będę jechał Sindbadem. Albo jasno, Sindbadem będę jechał do
Jeszcze nie wiem do jakiego miasta, nawet nie wiem z którego peronu. Wiem tylko, że 21:15 jest mój autobus. Patrzcie, windę tu nawet mają. Tylko wiecie, taka kratka. To jest takie wejście na dworzec PKS z parkingu. O, już jest. Patrzcie, tak wygląda masakra. No, ciężko. Ciężkie są te rzeczy. Jest bardzo ciężka. Ale stres trochę mnie łapie, nie wiem czemu. Trochę mam ten stres, że jadę. Dawno mnie nie było. Nie zmieniło mi się miasto z Den Bosch na Rotterdam, ale zmieniło mi się lokalizacja z Den Bosch na Rotterdam, więc lokalizację będę mieszkał w Rotterdamie. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Kawał drogi jest, ale duże miasto. Dużo rzeczy do zobaczenia na pewno będzie w Rotterdamie. Już raz byłem, możecie zobaczyć to w niektórych moich vlogach, ale jestem zdziwiony, że będę dojeżdżał do pracy z Rotterdamu godzinę jazdy busem do pracy do Den Bosch. W ogóle coś niesamowitego. Jestem w szoku, ale w Den Bosch będę pracował na Jumbo Online. Jumbo, pamiętajcie, mówcie Jumbo, to jest prawidłowa nazwa. O, tak to się wymawia. No, więc jestem już na dworcu, mega dzisiaj dużo ludzi w ogóle gdzieś jadą, przemieszczają się. 21:10 mam Simbada i mam taką nadzieję, że w tym Simbadzie będę miał gniazdko do ładowania po prostu, żeby podładować telefony, w razie czego, żeby się telefon nie wywalił, bo różnie to bywa, a z rana będzie na nas czekał, na mnie będzie czekał. Czekała osoba z Otto, pracownik Otto, pracowniczym busem, ottowskim przyjedzie. I tak to mniej więcej będzie wyglądać, ta osoba nas zawiezie później na nasze lokacje i wtedy jak już dojedziemy, trzeba będzie dać znać, że jesteśmy, a na aplikacji trzeba będzie zaznaczyć, że jesteśmy gotowi do pracy już w poniedziałek, prawda? Bo inaczej was nie zaplanują na poniedziałek i będzie lipa. Dużo ludzi, multum ludzi siedzą wszyscy gdzieś się przemieszczają. Zostało mi tak naprawdę no 25 minut do busa. Jest ciężko. Wszystko ze sobą, dwa plecaki zostawiam oczywiście w środku, w sensie w środku, tam w bagażowni tej Sinbada. Nie chcę mi się tego dźwigać. Jak widzicie, załadowałem kangurka tutaj w tym bluzie całego. Mam poduszkę, wodę, jedzenie, wszystko co potrzebuję w środku. Po prostu i tyle. Nie chcę mi się tam cisnąć z tymi plecakami, wiecie, z tym mniejszym plecakiem, który i tak jest bardzo duży. No, także informacja, tak mniej więcej wygląda wyjazd, słuchajcie, zobaczycie dalej jak będzie wyglądał przyjęcie przez pracowników Otto, nas, mnie i niektóre osoby, jak to po prostu dalej wygląda, po prostu wam pokażę, żebyście wiedzieli jak to wygląda jadąc przez Otto. Stwierdziłem, że idę zobaczyć sobie na rozkład, gdzie mniej więcej staje mój autobus. Wiem jakie miasto na bilecie jest, tym wiecie, elektronicznym przez maila, rezerwacji w sumie. Idę zobaczyć, bo za 10 minut autobusa chciałbym wiedzieć mniej więcej, przy którym mogę się ustawić w sumie. Mogłem to wcześniej zrobić, jakoś tak wypadło mi to z głowy. U mnie mniej więcej jest to zawsze zwyczaj tak pokazane we Wrocławiu, że macie wielką listę. Tu jest Otto, w ogóle nazwa Otto. Nie gdzie jedzie, tylko że to jest Otto. I 66P. Także uderzam. Szukam, w sensie zobaczymy gdzie podjedzie dokładnie, bo to jest numer autobusu 66P. Masakra, tyle ludzi, wszędzie dookoła. Wszędzie multum ludzi. Idę szukać. Nie, tu jest Itaka, dwa razy Itaka. Ja szukam Sindbada. I tutaj Sindbad podjechał. Idę zobaczyć, bo ludzie się ładują. A nie, wyciągają. To jest dla wysiadających. Ale idę zobaczyć, może to będzie akurat mój Sindbad. To będę widział, gdzie podjeżdżam. Mniej więcej to sobie zaraz podejdę. No, ale jest multum ludzi. Jest tak tutaj duszno, gorąco. Wow, naprawdę. Ciężka sytuacja. Widzicie, nomad podróżuje ku pracy. No. Jaki jest numer? 549, to nie mój. Ja mam 66 P. Jest już autobus 66. Czy będę jechał? Do Rotterdamu jedzie. Ale ja wysiadam wcześniej i nie będę do samego Rotterdamu jechał. Tylko wysiadam wcześniej, żeby mnie zebrali, żeby mnie Otto zabrało. Ale zaraz będzie ciasno, w ogóle na tym dworcu jest ciasno we Wrocławiu. Tam widzicie co się dzieje jakby. Nagle ludzie naprawdę zachcieli jechać autobusami, to w ogóle to była porażka.
ale no tak jest zrobiony ten dworzec. Chcę to jak najszybciej załatwić, chociaż jestem ostatnio, chciałbym już siąść, sobie się wychillować, odpocząć. Jest ciężka sytuacja w czymś takim, żeby się przemieszczać takimi busami. Ale no widzicie, zobaczycie, od teraz patrzcie, jak wygląda dojazd do Holandii, do pracy i przejęcie was przez po prostu agencję. Jak? Kacper Liwerski. Liwerski. Tak. Jest pan Liwerski Kacper. Pieniądze później przyjdę do pana, dobra? A, dobra. Pan Kacper, proszę pana, pan Kacper... 29 numer miejsca, pan sobie zajmie, 29, dobra? 29, prawda? No i dojechałem nareszcie do miejsca, gdzie jest przesiadka nad busy, octowskie busy. Tutaj wszystkie busy się zbierają, to jest jakby zjazd autokarów na początku. Zobaczcie sobie za mną, tak to wygląda. Zjazd autokarów. A później ludzie przesiadają się do octowskich busów, gdzie wywożą ich na różne lokacje. Dostajecie nazwę, imię kierowcy. Dostajecie numery tablic rejestracyjnych i numer do kierowcy, w razie czego jakby się nie zjawił, albo byście mieli jakieś jeszcze pytania. Jak to tu wygląda, jest 3 autokary na razie zajechały, więc będzie gdzieś około, no dzisiaj 10-15 busów przyjedzie po ludzi. O, ja stąd jadę jeszcze do Rotterdamu, co ciekawe mój autokar jechał do Rotterdamu. No, a ja czekam na busa po prostu swojego, którym tam też będę jechał, tylko już konkretnie na lokację. Mega. Znowu jestem tutaj po raz trzeci. Już mnie to w sumie nic nie dziwi tutaj. Za pierwszym razem to było takie wow, ile tych ludzi, tego wszystkiego, a teraz wow, jestem tutaj trzeci raz. Na razie spoko, zaraz czekam na swojego busa, bo jeszcze nie przyjechał. Tak myślę, że do godziny powinien być. I na Rotterdam kolejna godzina. Godzina czekania już za mną. Mniej więcej autobus Sinbad szybciej o godzinę przyjechał, więc jeszcze trochę do poczekania mam. Dużo ludzi już pojechało w ogóle, trochę już busów stoi, tak z 7-8. Ja czekam cały czas na swój, z tablicą rejestracyjną. Dziwnie tak jechać do Rotterdamu, a stąd, a później z Rotterdamu jechać na Den Bosch, bo to jest bardzo dużo, to jest godzina jazdy autobusem. Busem, w sumie busem octowskim. I tak wam mówiłem, nie będę chciał być kierowcą, bo to mi się w ogóle nie opłaca, wiecie, czekać na tych ludzi, sprawdzać to wszystko. Będę się starał mówić, że busem po prostu... Nie mogę jeździć, się boję, albo coś w tym stylu. Już tak jeździłem w Niemczech, więc no nie chcę znowu w Holandii, to za dużo strat. Tak to człowiek się jeszcze z rana wyśpi w tym autobusie i nie wiem, jeszcze sobie wychilluje się przed pracą, zdąży się obudzić. A bus już jest spakowany, wrzucone wszystko do środka. Przy chwilą dosłownie przyjechał octowski busik, więc jest spoko. Chwilę czekamy jeszcze na resztę osób, nie wiem ile dzisiaj z nami jedzie osób, ale czekamy na resztę, jak będą wszyscy, to wyruszamy stąd dalej. Czyli to znaczy, że jakiś autobus się po prostu spóźnia, Sindbada i ludzie czekają na resztę osób, tak naprawdę, więc ile to chwila, moment jeszcze, tak mi się wydaje, z pół godziny, jak kogoś nie ma i powinien być Sindbad już. Siemanko Kacper. Paweł. Cześć, cześć. Wy na demo gdzie wy pracujecie? My dopiero też przyjechaliśmy, nie? No też. A gdzie będziecie robić? W Alberhe. Nie, na Dębosz. Dobra, nie. Wy też, czy nie? Nie, my na Dębosz. Jumbo na Dębosz. Akurat nas wjebali. A jest ten? Lokacji ten? Ziemacie? On nie wiem. Trzeba dzwonić pewnie do niego. Tutaj niedawno stał koordynator jeden, ale patrzę, pojechał już. Cześć, tu Kacper, słuchaj, jesteśmy już pod lokacją, czyli 2E. A jak to pokoje? Jakaś norma, łazienka w środku? Powiem ci, że tak jak w środku, nie? No to po remoncie mieszkanie. Ale w środku łazienka, kuchnia, to tak, osobno chodzi? W środku wszystko. Dwuosobowe. My mamy dwa pokoje, salonik fajny. Jedna dwójka i jedynka jedna. Dobra, jest tak, jesteśmy już na lokacji. Dwie osoby, mieszkanie jest trzyosobowe, jest jedna dwójka. I jeden pokój jednoosobowy, tak wygląda mniej więcej pokój, wszystko zaczynam chować, jest trochę miejsca, to jest pokój, jest osobna, czy jest jakby apartament, mieszkanie, coś w tym stylu, tam jest osobna ubikacja i tak dalej, to jest jeden pokój jednoosobowy, a tu jest salon, nie jest najgorzej, powiem szczerze, że nie jest najgorzej,
telewizor nawet jest, duża kuchnia, tutaj kuchnia razem. Wszystko co potrzeba, to jest. Fajnie, fajnie, tak to przynajmniej teraz wygląda. Dzisiaj nastąpiła taka sytuacja, że spotkał mnie widz, który jechał tym samym autokarem co ja. Nazywa się Mody, pozdrawiam cię Mody, fajnie, że w ogóle się spotkaliśmy, pogadaliśmy. I pewnie się spotkamy jeszcze na jakieś piwko kiedyś, czy to w Holandii, czy w Polsce, to zależy gdzie będziesz. Może się uda spotkać, także ja na to liczę. No i fajnie, 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 że napisał, że pogadaliśmy. Pozdrawiam cię Mody. Byłem się przejść już w Rotterdamie z kolegą, z którym tu będę mieszkał. Zrobiłem obiad. Makaron z mięsem. Słuchajcie. Tak i to na dzisiaj będzie tyle z tego wam pokazywania. Mam nadzieję, że już mniej więcej wiecie jak wygląda to, jak was odbierają, jak musicie jechać gdzieś do Holandii przez Otto. Ja się trochę tu jeszcze rozpakowuję, bo strasznie syf się tu narobił. Tylko wyrzuciłem rzeczy, gdzieś tam powrzucałem. Jeszcze dzisiaj idę biegać. Tak myślę, jak trochę będzie chłodniej, bo jest 33 stopnie. No i co, widzimy się w następnym odcinku, w następnym vlogu. Dawajcie łapkę, pamiętajcie. Łapki dawajcie, subskrypcję, dzwoneczek. Widzimy się niebawem. A wy możecie napisać, jak wam się to oglądało i czy chcecie takie odcinki z Holandii. Do zobaczenia. Cześć.